Zobaczymy, kto najskuteczniej. Popatrzmy, drugi wyścig dnia. Winiarz Szymański, Daros Skórnicki. Dobrze Winiarz, bardzo dobrze jednak Szymański. Winiarz czy Szymański? Winiarz przy krawężniku. Szymański wypchnięty daleko na zewnętrzną. I Winiarz na czele. Za nim Dados, trzeci Szymański. Teraz Szymański już drugi. Przeciągnął prostą. Próbuje atakować teraz po zewnętrznej jadącego na pierwszej pozycji rzeszowianina Winiarza. Bardzo groźnie wyglądało to na łuku. Upada dwójka Leszczynian. Fatalnie wyglądający karambol. Wypchnięty tam przez Roberta Dadosa Andrzej Szymański. Zahaczył o jego motocykl. Podobny wypadek widzieliśmy w ostatnim meczu ligowym w Zielonej Górze pomiędzy Jutrzenką, Polonią Bydgoszcz a ZKŻ-em Polmos. Tutaj wyraźnie zahaczył o motocykl Andrzeja Szymańskiego. Już drugi.